Nacennik motywacyjny. Wieczorna dawka motywacji od mediteusz.pl. Dobry wieczór, dziewczynki i chłopcy. Dobry wieczór, słuchacze i słuchawki. Dobry wieczór, mediteuszki i mediteusze. Jest czwartkowy wieczór 20 kwietnia 2023 roku. Imieniny obchodzą Agnieszka, Czesław i Teodora. Raz jeszcze, solenizantom wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe, to i tak się spełni. Zapraszam Was serdecznie na czwarte wydanie nacennika motywacyjnego. Dziś o pewnej technice. O technice zadawania pytań swojej podświadomości. Pytań zadanych w specjalny sposób. Pytań zadanych tak, aby otrzymać pozytywną odpowiedź. W naszym życiu często jest tak, że dążymy do jakichś celów, do jakichś marzeń, mamy plany. Mamy wszystko to, do czego chcemy dojść, co chcemy w życiu zrobić, zdobyć, osiągnąć, cieszyć się zdrowiem, mieć miłość i tak dalej. Ale często gdzieś z tyłu głowy mamy obawy. Obawy, które dotyczą, jak dana sytuacja się potoczy i czy potoczy się dokładnie tak, jak my tego chcemy. Jest specjalna grupa ludzi, która na każde rozwiązanie jest w stanie znaleźć setki problemów. Setki problemów i udowadniać samemu sobie, samej sobie, że to, o czym myślą, o czym marzą, do czego chcą dojść, nigdy w ich życiu nie odpali, bo zdarzy się to, tamto, siamto. Więc mam dla Ciebie propozycję na wieczór, na noc z 20 na 21 kwietnia. Stosuj pewną technikę zadawania pytań. Jak to się robi? Posłuchaj bardzo uważnie. Tuż przed zaśnięciem, kiedy leżysz w łóżku wyluzowana, wyluzowany, kiedy już powieki lekko się zamykają, przywołaj sobie w wyobraźni obraz wszystkiego tego, co chcesz zdobyć, osiągnąć, gdzie chcesz być, jak się czuć, co mieć, z kim być, jaką mieć miłość, zdrowie, wszystko to, co chcesz, o czym zawsze, ale to zawsze marzysz. I z jakiegoś powodu to nie klika. Przywołaj to w swojej wyobraźni. I zadaj sobie pytania, samemu sobie, samej sobie. Jak to będzie się czuć, kiedy będziesz miała na przykład miłość? Jak to będzie, kiedy będziesz zarabiała albo zarabiał tyle i tyle pieniędzy? Jak to będzie i jak się wtedy poczujesz, kiedy zdobędziesz dom, samochód, mieszkanie? Wszystko to, do czego dążysz w życiu. Jak to będzie, kiedy pozbędziesz się pewnej choroby, która dotyczy Ciebie? Jak to będzie, kiedy w Twoim życiu zaczną odpalać piękne, dobre rzeczy? Zadawaj sobie te pytania, które ukierunkowane są na dobrą odpowiedź. Na odpowiedź, która jest w stanie wywołać w Tobie pewne uczucie. Uczucie uśmiechu, zadowolenia, jakiegoś ciepła, spełnienia. Każdy z nas ma pod zamkniętymi powiekami takie marzenie. Marzenie, do którego dąży. Dąży bardzo długo, ale z jakiegoś powodu te marzenia nie odpalają. Więc zadawaj swojej podświadomości pytania. Pytaj ją, jak to będzie, kiedy to marzenie, ten stan zamaterializuje się w Twojej przestrzeni, w Twoim życiu. Kiedy będzie działał dokładnie tak, jak chcesz, żeby on działał. Żebyś miała zdrowie, miłość, pieniądze, pracę. Wszystko. Tu naprawdę nie ma żadnych limitów. Wszystko to, dokąd chcesz dojść, co osiągnąć, co zdobyć. Pytaj o to swoją podświadomość. Twoja podświadomość, moja podświadomość, podświadomość każdego mediteusza i każdej mediteuszki działa w bardzo prosty sposób. Ona cały czas nasłuchuje. Ona cały czas nasłuchuje i wszystkie pytania, które jej zadasz, będzie ci na nie odpowiadała. Ale nie odpowie ci głosem w twojej głowie, bo podświadomość tak nie działa. Ona zamanifestuje wszystko to wokół ciebie. Wiesz dlaczego? Bo twoja podświadomość skonstruowana jest tak, że zawsze, ale to zawsze działa dla twojego dobrostanu. I jeżeli będzie karmiona pytaniami, będziesz jej zadawała albo zadawał sukcesywnie przez dni, tygodnie pytania o to samo, cały czas, to ona nie ma innego wyjścia, jak ci pokazać, jak to jest, kiedy masz zdrowie, miłość, pieniądze, pracę i wszystkie te rzeczy, które chcesz zrobić. To działa zawsze. Ja kiedyś się strasznie z tego śmiałem. Nie wierzyłem, bo jak można na zadawane sobie pytanie uzyskać odpowiedź w materialnym świecie? Przecież to jest wierutna bzdura. Sprawdziłem to niejednokrotnie. Opowiem Ci teraz pewną historię, która dotyczy bezpośrednio mnie. I miała miejsce w styczniu tego roku. A dziś jest zmaterializowana. Stoi tuż obok domu. Posłuchaj bardzo uważnie.
W moim domu jest 3 kierowców i było 2 auta. Jedno auto, no, było stare, leciwe, należało się go pozbyć, więc to uczyniliśmy. Żyliśmy we troje, a mam 2 córki, małżonkę, ale ja jestem 4, ale jest 3 kierowców. Jeden samochód i 3 kierowców mieszkając w aglomeracji to naprawdę duży challenge. Oczywiście istnieją Ubery, MPK, MZK, tramwaje i te wszystkie inne rzeczy, ale nie o to chodzi. Chciałem kupić samochód, po prostu kupić samochód, jak to czynię co kilka lat. Kupić i jeździć, używać. Małżonka ma swój, ja mam swój, zawsze tak było i odkąd pamiętam. No i zacząłem poszukiwać po sprzedaniu starego samochodu, nowego samochodu. Odbiłem się, była określona marka, była określony model, odbiłem się od 50 salonów w Polsce. W każdym z nich usłyszałem to samo. Październik, przyszły rok, koniec tego roku, być może się uda, może nie, problemy, Chiny i tak dalej, i tak dalej. Ja to wszystko znasz. Nie ma aut. Co zrobić? Ale postanowiłem zadawać sobie pytanie. Ostatniego bana w salonie samochodowym modelu, o który mi chodziło, dostałem w piątek. W sobotę mówię, dobra, sprawdźmy. Sprawdźmy raz jeszcze. Po raz 152. Odpalmy tę samą metodę. I zacząłem zadawać swojej podświadomości pytanie. Jak to będzie, kiedy będę miał dokładnie taki, a taki model auta? Taki i taki, w takim i takim czasie. I nie chodziło tu o to, że ja go będę miał, czy go będę nie miał, bo wiedziałem, że go będę miał prędzej czy później. To kwestia czasu. Tylko chodziło o szybki efekt, żeby dostać to auto szybciej, żeby nie czekać do października. Oczywiście jeździłem Uberami, tramwajami i tak dalej. Ale cały czas pytałem. W sobotę, w niedzielę, w poniedziałek. Wierząc w to, że wydarzy się coś, że jakoś to auto będzie szybko. I wyobraź sobie moje wielkie zdziwienie, kiedy w środę telefonuje do mnie nieznany numer. Odbieram, dzwoni pani z salonu, do którego dzwoniłem bodaj w czwartek czy w piątek, pytając o auto. I pani mówi, że jest dokładnie takie, o jakie ja pytałem. Dokładnie w takim kolorze, z takim wyposażeniem, w takiej cenie, bo jeden z klientów całkowicie przypadkiem nie dostał kredytu, kredytowania na to auto. Pojechałem. W piątek stał pod domem. I być może powiesz, no dobra, no pojechałeś, kupiłeś samochód, żadne wyzwanie. Uwierz, 50 salonów danej marki w kraju, dziesiątki rozmów, pytanie od firm leasingowych począwszy przez różne autokomisy, wynajęcia i tak dalej. Nikt, ale to nikt nie miał szybko dostępnego auta. I tak działa to w moim życiu bardzo często, bardzo często. Dotyczy to wielu spraw. Zadaję swojej podświadomości pytania. Zawsze, po bardzo krótkim czasie, otrzymuję to w materialnym świecie. I to też nie jest tak, że wymagam od niej Hogwartu, bo życie to nie jest szkoła magii i czarodziejstwa, że ktoś macha różdżką, ci się materializuje, nic się odpala. Oczywiście wykonuję inne rzeczy oprócz tego. Robię, zarabiam, cisnę, nagrywam, jadę, spotykam się z ludźmi, działam, chodzę tu, tam, załatwiam. Ale tak jak robi to każdy normalny człowiek. Ale niesamowicie wielkim triggerem i pomocnikiem dla ciebie, dla twojego postrzegania i skupienia są właśnie tak zadane pytania. Jak to działa? Nie wiem. Nie chcę wiedzieć i nie chcę rozkminiać, żeby nie zrobić z tego kanału jakiejś ezoterycznej, tajemnej wiedzy. Nie każę ci smarować pięt ziołami, wkładać kryształu do ucha albo medytować z zatkaną lewą dziurką w nosie. Po prostu wypróbuj tę technikę. Wypróbuj i sprawdź, że działa. Kawowiczom z bajkofi.to/mediteusz zasyłam wielkie ukłony. Dziękuję, jesteście przecudowni. Dziękuję za cały odzew dotyczący nasennika motywacyjnego. To niesamowite. Ja nigdy w życiu nie dostałem na temat podcastu tylu maili. Te maile spływają naprawdę całymi stadami do mojej mailowej skrzynki. Ja przepraszam, że na nie nie odpowiadam, bo w większości są to pochwały. Jest mi naprawdę czerwienie się niesamowicie. Śmieję się od ucha do ucha. Dziękuję. Dziękuję z całej siły. Dziękuję. A jak chcesz otrzymać kosmetyki wodne, jedna osoba dostanie od Mariusza, to też w opisie filmu albo mediteusz@gmail.com. Trzymaj się ciepło i poręczy. Życzę ci dobrej nocy. Do usłyszenia jutro o 6 rano. Cześć. Nasennik motywacyjny. Wieczorna dawka motywacji od mediteusz.pl.